Zamiejscowemu ośrodkowi dydaktycznemu Politechniki Łódzkiej w Sieradzu groziła likwidacja. A wszystko za sprawą znowelizowanej ustawy o szkolnictwie wyższym. Władze uczelni podjęły jednak kroki pozwalające na dalsze funkcjonowanie placówki. Przekształcono ją w Centrum Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej. Plany związane z jej działalnością i rozwojem przedstawiono podczas konferencji, na której byli przedstawiciele lokalnych władz, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, a także, choć nielicznie, reprezentanci lokalnych przedsiębiorstw. Dzisiejsze spotkanie, które odbywamy w Sieradzu, a w ośrodku Politechniki Łódzkiej. Poprzednio był to zamiejscowy ośrodek dydaktyczny. Zmiany ustawowe nałożyły wymogi na uczelnie wyższe, w tym również Politechnikę Łódzką i podjęcie decyzji bądź zamknięcie zamiejscowego ośrodka dydaktycznego, który z mocy prawa nie mógł już dalej funkcjonować, ale Politechnika Łódzka dokona następnego kroku, mianowicie zwróciła się do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o utworzenie zamiejscowej jednostki organizacyjnej o nazwie Centrum Inżynierii Produkcji. Tak? I w tej chwili jesteśmy w trakcie spotkania, omawiając te nasze wyzwania, przy czym to jest ciekawe, że rozpoczynamy studia dzienne, stacjonarne, o profilu praktycznym, czyli chcemy, aby młode pokolenie, które zdecyduje się przyjść na pierwszy stopień studiów, wstąpić w mury tutaj naszej Alma Mater, w tym przypadku w Sieradzu, było wyraźnie nakierowane na profil praktyczny, taki profil inżynierski. Wielu młodych ludzi marzy o tym, by po ukończeniu szkoły średniej wyrwać się na studia do jakiegoś dużego miasta. Ale jednak nie wszyscy. Co przekonuje tych, którzy trafiają do ośrodków akademickich w mniejszych miejscowościach, takich jak Sieradz? Chciałbym naprawdę bardzo mocno zaapelować i zachęcić nie tylko mieszkańców Sieradza, ale głównie mieszkańców Sieradza, młodych ludzi, żeby studiowali w Sieradzu, bo tylko przez to się wzmacnia rangę miasta. Oczywiście ja miałem inne pomysły, okazało się, że one nie wypaliły. W tej chwili Politechnika Łódzka tu w Sieradzu powołuje centrum, samodzielne centrum. No i tak naprawdę od nas wszystkich będzie zależało to, czy sami sobie pomożemy. Bo blisko i na miejscu. Cięcie kosztów, nie ukrywając. W przyszłym roku akademickim Centrum Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej planuje uruchomić nowy kierunek, jakim będzie zarządzanie i inżynieria produkcji. W tej chwili uruchamiamy w roku akademickim 2013-2014 kierunek zarządzania i inżynieria produkcji, ale co ważne, o profilu praktycznym. O profilu praktycznym i to, co tutaj troszkę Państwo słyszeliście, że pierwszy semestr to jest praktycznie semestr praktyki semestralnej, czyli nawet gdy przyjdą studenci po liceum, to pójdą do zakładów pracy, zorientują się, jak zakład pracy funkcjonuje, jaki jest obieg dokumentów, jak się pracuje na obrabiarkach. Myślę, że wtedy w następnych latach, kiedy się będzie mówić o tych obrabiarkach, to już będziemy wiedzieli, o czym mówimy. Zmierzamy do tego, żeby tu uruchomić nie tylko centrum, ale wydział. I ja bym tak, jak mi się to uda, jak Państwo mi pomożecie, to bym chciał, żeby tu uruchomić wydział inżynierii produkcji, czyli taki z krwi i kości inżynierski wydział, który w każdym zakładzie absolwenci będą mieli zatrudnienie. I oby tak właśnie było.